Niedawno na ulicy Bocznej w Krośnie zmieniono organizację ruchu. Wjazd w ulicę możliwy jest tylko z ulicy Głównej w Krośnie, a wyjazd wyznaczono ulicą Tylną. Nie wszyscy kierowcy stosują się do obowiązujących znaków. Jadą na pamięć albo celowo łamią przepisy. Trudno więc twierdzić, czy bezpieczeństwo w tym rejonie się poprawiło. Mieszkańcy jednak są zadowoleni. W tej chwili można spokojnie spacerować, bezpiecznie się czujemy, można tutaj rowerem przejechać na rolkach, na deskorolce. A nie komplikuje to panu życie, że jest przejazd w jednym kierunku? Nie ma żadnego problemu. Wyjeżdżam w tą stronę, następna ulica to jest Tylnia. Jestem na światłach. Ale Tylna jest błotna. No to co, nawet jeśli nie Tylnią, no to jadę sobie prosto do osiedla, skręcam w prawo, kawałeczek. Już jestem na tej Głównej. Nie muszę stać. Często jest zamknięty przejazd na ulicy Śremskiej, także tutaj się robią duże korki. No a głównie chodzi o bezpieczeństwo. Czyli zadowolony panie? Ja jestem bardzo zadowolony.